Doskonale. W pewnym razie jak dzieci dają na cztery ręce, a jeśli trochę i wszystkie wątki pracują, to można tu uzyskać około 200 decybeli. 200 decybeli to będzie bardzo szkodliwy dźwięk. Powiedzieć, że są niektóre bardzo specyficzne dźwięki. Najstarszy z naszych dzwonków ma już 120 lat. Nawet 121 dokładnie w tym roku. Cały zbiór powstał przez lat 20. No i jest ich tu, proszę. Takie do kręcenia też jest. Dzwonki kiedyś były generalnie drogie, jak Państwo się domyślacie. Więc na przykład mamy taki przykład dzwonka. To jest ten dzwonek, który jest jeden dzwonek na dwa mieszkania. Ponieważ daje różne sygnały w zależności od tego, które mieszkanie chcemy sobie odwiedzić. I na przykład, ale teraz nie gramy. Jedno mieszkanie miało taki dźwięk, rodzina druga się nie zrywała, ponieważ ona się zrywała dopiero na taki dźwięk. Jeden dzwonek, a dwa mieszkania obsługiwały. Stąd żeśmy go nazwali Paweł i Gaweł. Natomiast mamy też taki fajny dzwonek, my go nazywamy dzwonkiem zegarmistrza. Proszę zwrócić uwagę, jak on pracuje. Zupełnie nie tak, jak byśmy się spodziewali, czyli prąd elektryczny naciąga sprężynę, a sprężyna przez mechanizm zegarowy daje pozytywkowe odbicie. Ktoś się tak bawił i skonstruował sobie taki dzwonek. Ludzie sobie takie coś instalują, także, prawda? I jednym słowem, siedemnastka, typowy dzwonek, ponieważ dawny dzwonek to był normalny taki dzwon przez jakąś tam brechę metalową, przez mur przeciągnięty i należało pociągnąć z drugiej strony na dzwonek, prawda? Stąd też taka siedemnastka jest takim dzwonkiem, który no, umarłego też był. Także nie jest dzwonek. Więc albo na zewnątrz dawano mechanizm elektryczny do dawnego dzwonka, który wisiał, albo tak jak 79 na przykład dano do środka, prawda? 79. No tak, nie to 59. Jest mechanizm ośrodka, ale stary dzwonek został. Oczywiście te stare dzwonki no, odeszły w niepamięć. Zostały zastąpione takimi, powiedzmy, dzwonkami tyrolskimi, czy też coraz mniejszymi, jakby rowerowymi, co pamiętamy jeszcze z czasów rowerowych. No a nasz najmniejszy dzwonek Ericssona, no, to jest taki ręczny dzwonek i troszeczkę brzmi jak dawne telefony. Kobrze, prawda? Dzwonił telefon, tak? Także zbiór dzwonków jest oczywiście bardzo fascynujący, ale my mamy mało czasu, musimy zmierzać do... Grupa się zna, ponieważ nie wiem dlaczego, ale 20 ponad lat temu zmieniono napięcie w Polsce, a ludzie dalej 220 powtarzają w dużej mierze. No dobrze, mamy te 230, tak? Dokonamy tu zwarcia, takiego zwarcia, jakbyśmy wzięli dwa gwoździe i wsadzili do kontaktu, no, domowego zwarcia. Kto jest odważny i chce tego dokonać w tej kapsule, więc jest bezpieczne zwarcie. No to proszę, to jest bezpieczne. Magnes na patyku łapie spinacze. Tymi spinaczami trzeba tam do góry, między dwie elektrody dokonać zwarcia. Tak powolutku. O. I efekt, o jeszcze pani nie rozładowała. Możemy drugi raz. No, no i teraz żeśmy doładowali do końca. To są spinacze, a dym się unosi. No to cóż, spróbujemy, żeby prąd upłynął między nimi. Dobra, ja to pokażę bardziej w fajnym miejscu, zaciemnionym, bardzo środowiskiem, ale to też widzimy, że pomimo tego, że przewody się nie stykają, no, płynie prąd, ale napięcie musi tu być znacznie wyższe. Ono sięga 15 tysięcy V, proszę Państwa. To napięcie już nie jest spotykane w podziemnym obiegu. W najwęższym miejscu przeskakuje iskra, tworzy się łuk elektryczny. Alternator z mojego Fiata. Tomek oświetlenie, przednie oświetlenie fiatowskie. Tomek stary. I oczywiście można zatrąbić, prawda? O, tylne oświetlenie, kolega nawet nie poczuł specjalnego obciążenia, ale damy mu przednie oświetlenie. I nagle, no dobrze, niech się pan rozpędzi jeszcze raz. Ile ma taki mężczyzna w udach, byśmy powiedzieli, mocy? 100 wat panu tylko włączę, 100 wat. Jedzie pan pod górę, coraz bardziej pod górę. Oj, jaka ta góra jest duża, ale jeszcze pan ciśnie. A jak 50, to już to jest rys, to są rysy, prawda? Czyli mężczyzna ma gdzieś tam te 75-80 wat w udach. I to można pokazać taką pracę, ale to jest praca głośna, to jest przepustne. Za momencik to sobie wyłączymy. I koniec. Jeżeli już żeśmy z odpowiednią ilość tego naszego pyłku
zmielili, to my go musimy spalić. Z większym urządzeniem jest to silnik spalinowy na biogaz pochodzący z oczyszczalni ścieków. Aż akurat wychodzi, bo to trzeba dwa razy włączyć, wiesz? No, więc proszę Państwa, nasz urządzenie, nasz silnik ojca z 1937 roku pracował w oczyszczalni ścieków w Bytomiu. Dzisiaj już tam nie pracuje, jak widzimy. Ojca skończonej produkcji w 1943 roku. Trzeba 5 zł wpuścić. A produkowano od 1937 do 1943 roku. Wyprodukowano łącznie 159 takich. Ale żadne już nie istnieje poza tym Bytomskim. Nasze, tak jak to pamiątka i pomnik. Biogaz, to wszystkie zdrowe oczyszczalniowe, również udziałem metanu, spalane były w tym urządzeniu. Ruch przenoszony był na tą oś z tym dużym kołem zamachowym i tam pasami na generator gazu. Pędzące się, to jak chcę zobaczyć, to mamy tu taki kawałek neonowego napisu, gdzie na załamanie widać, jak jony gazu sobie pędzą. A trzeba zbliżyć wzrok i popatrzeć sobie. Jak ktoś ma dobry wzrok, to zobaczy. Ponieważ za chwilę nam ten pokaz zgaśnie, a neon jest gazem przeźroczystym i go nie zobaczymy w kolorze. On jest tylko dlatego, że jest podrażniony. Gdzie będziemy mieć jakieś 40 tysięcy V? Dwie elektrody. I będziemy między nimi pokazywali mniej więcej to, co było już tam pokazane, czyli między elektrodami następuje przepływ prądu. Ale tu to napięcie musi być właśnie tak spore. Niebezpieczeństwo ciekawe odpowiedzi, ponieważ mamy dwie elektrody, to ile mogą być wyładowanie? Teoretycznie jedno. Tak? Teoretycznie jedno. Dlaczego żeśmy widzieli więcej? Nie? No, przepraszam, pytanie moje było podchwytliwe. Jakbym powiedział w danej jednostce czasu, to by się każdy zastanowił, prawda, ile mógł widzieć. Otóż, proszę Państwa, tak pięknie nas oszukuje nasz wzrok. Szczególnie w świetlnych zjawiskach widzimy więcej. Już to, co było, a już nie jest, też jeszcze widzimy w naszych oczach. Także oczywiście rejestrujemy jakąś 1/4 sekundy naszym wzrokiem. W związku z tym widzimy wiele tych wyładowań, bo się tyle razy już to zdąży odwrócić. Dobrze, 40 tysięcy. A teraz pokażę Państwu taką butelkę po szampanie. Jedna elektroda jest w środku, druga jest na zewnątrz. Szkło jest jak gdyby izolatorem, prawda? Ale po izolatorze też, jeżeli napięcie jest dostatecznie duże, sobie pójdzie. Także uwaga, nasza drabinka. Jeden z momentów, proszę Państwa, jak jest wyładowanie elektryczne, nie trzymają się nawet izolatora. To nie ma znaczenia. Wysokość napięcia ma znaczenie. Tu to napięcie jakieś 45 tysięcy V i światło. Czyli ten elektryczny nam przeskakuje i znowu się zrywa gdzieś tam, gdzie jest drzewo. Drabina jest chyba to bardzo taka biblijna nazwa dla tego urządzenia. Ponownie mu tego nie jest silnie od pokazywania ruchu elektrycznego. Na szurkach, prawda? Tak, na to też zwróćmy uwagę.
bo to jest sznurek do szkła, czy żadne przewodzenie, nie ma to kontaktu z prądem, a jarzeniówka, ta pomarańczowa wisząca i ta stojąca, a nawet tu za butelką ten wskaźnik bańkowy będzie się żarzył. Ilość ładunków elektrycznych u nas będzie bardzo duża w związku z tym. No i będziemy się troszeczkę czuli jak po burzy. Gdybyśmy tak z 10 minut sobie tym Teslą naszą, czyli tym dużym urządzeniem z tyłu, cewka Tesla, kondensator Tesli sobie strzelali, to byśmy poczuli się jak po burzy, kiedy mamy do wyczucia ozon, czyli ten trójcząsteczkowy tlen. Tak się po prostu przy dużych napięciach łączą z sobą te cząsteczki tlenu. A więc będziemy mieli do czynienia z takim, proszę nie przekraczać tego, bo tu nas chroni taki drucik. Wierzymy, że nas chroni, w związku z tym. Proszę Państwa, wiele osób myśli, że prąd biega po liniach prostych. I on też ma sobie ubranie typu Kazika, klatki Faradaya, więc nie spali się na plastikowy fantom, pomimo że bilion volt dostanie. Dobrze, proszę Państwa. I jako, że teraz wszyscy się straszą, to ja też postraszę. Gasimy i trochę głośne wyładowania cewki Tesli. Milion volt.